24 pytania. Kierujemy do pani poseł Agnieszki Ścigaj, posłanki KUKI z 15. Nie będę tutaj przesadzała, jeżeli powiem, że jest pani takim promykiem na wyróżniającą się osobą w klubie KUKI z 15. Takim promykiem, właśnie. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję. Może to wynika z tego, że kobiet u nas tak dużo nie ma. Nie ma, nie ma. No właśnie. A kobiety, jak wiadomo, łagodzą obyczaje a i mają takie inne podejście do. No do, 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 do różnych spraw również do rzeczywistości i właśnie o to inne podejście chciałam panią spytać wasz człowiek Paweł Skutecki złożył w Sejmie 120 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy znoszącej obowiązkowe szczepienia dla dzieci a pani swoje dziecko zaszczepiła. Tak, zaszczepiłam sama też jestem osobą zaszczepioną. Rzeczywiście Paweł Skutecki złożył projekt i kluczem do tego jest to, że to jest projekt obywatelski, dlatego że złożył. Jesteśmy ruchem obywatelskim, dla których sprawy, które poruszają obywatele, a tu jednak jak widać jest sprawa, którą trzeba poruszać na dużym gremiu, ponieważ takie głosy są, tak, skoro mamy 120 tysięcy podpisów, to znaczy, że dyskusja w Polsce jest na ten temat potrzebna, ale ja jestem zwolennikiem, aby ta dyskusja oby odbyła się na takim w bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Ja nie jestem specjalistą. Mam duże zaufanie do służby zdrowia w, w, w Polsce, na świecie. Nie mam podstaw, aby takie zaufanie w jakiś sposób podważać. Aczkolwiek budzą się różne postawy, bo zdarzają się sytuacje, w których nie wiem, sama bezpośrednio mam takie kontakty z osobami, które mówią, że, czy tam nie w rodzinie, że lekarz mówi, że na przykład. Szczepionka, która jest podawana bezpłatnie, to nie jest najlepszej jakości szczepionka. Lepiej, żeby rodzice poszli, kupili sobie lepszą. Więc może dyskusja o jakości szczepionek, o tym rzeczywiście, jeżeli jest jakieś ryzyko, to aby to ryzyko było jasno i klarownie artykułowane rodzicom podczas tego, kiedy dziecko ma być zaszczepione. Więc jakby też myślę, że tutaj złożenie przez Pawła Skuteckiego ustawy to nie jest taka demonstracja, że jesteśmy przeciwko szczepieniom, bo chyba nikt o zdrowych zmysłach nie ma. Takiego poczucia, że szczepienia są czymś złym, bo szczepienia. 120 tysięcy osób ma takie poczucie. Nie, no właśnie myślę, że ta retoryka trochę poszła nie w tym kierunku. Ja też spotykałam się czasem z takimi osobami, one też burzą się ku temu, aby mówić o tym, że one są antyszczepionkowe, że to są osoby, które bardziej chcą być świadome, które chcą tej dyskusji właśnie choćby nawet po to, aby zastanawiać się, aby była informacja, czy zakupowane szczepionki przez Polskę. To są te szczepionki, które na przykład w tym bezpłatnej formie i tej obligatoryjnej formie dla dzieci, to są te szczepionki, które są dobrej jakości, które rzeczywiście mogą zabezpieczyć dzieci, czy mogą wywoływać jakieś skutki uboczne. Wydaje mi się, że znaczy ja tak jak mówię, ja nie chcę się podejmować tej dyskusji, ponieważ nie czuję się kompetentna, żeby w tej kwestii mówić, natomiast jeżeli to jest projekt obywatelski, jeżeli jest 120 tysięcy podpisów, no to widać taka dyskusja w Polsce, być może choćby nawet tym osobom jest potrzebna, po to, aby no, nie czuły jakiegoś zagrożenia, czy, czy nie czuły się niepewnie, no bo umówmy się, no nie możemy do, do sytuacji, kiedy z niepewności, z jakiegoś zagrożenia albo niewiedzy ludzie przestaną w Polsce się szczepić. Więc może to jest sygnał po to, aby rzeczywiście informacja, czy edukacja, czy to, co lekarze mówią podczas szczepienia dzieciom była bardziej rzetelna, bardziej przekonywująca, aby te obawy zniknęły. No, ja rozumiem rodziców, w których pojawiły się jakieś jednostki chorobowe. Być może jedną z przyczyn mogłaby być jakieś odczyny poszczepienne, bo takie sytuacje gdzieś w świecie się zdarzają. Mamy dostęp do internetu, rodzice czytają te informacje. Dlatego może to jest ten sygnał po to, aby rzeczywiście ten dialog się odbywał. Ale jestem zwolennikiem, aby dialog odbywał się nie na poziomie ludzi z doświadczeniami, chociaż oni też powinni w tym wszystkim brać i uczestniczyć, bo, bo jakby to bezpośrednio dotyczy, ale przede wszystkim specjalistów. No ale czy to nie jest tak naprawdę trochę dyskusja o granicach wolności osobistej? Czy jeżeli tak. my mamy, sprawujemy pieczę nad dzieckiem, bo dziecko jednak nie jest naszą własnością, tylko sprawujemy nad, nią, nad nim pieczę, to to czy możemy decydować w każdym aspekcie i i w którym momencie w którym momencie jest kończy się wolność osobista, a zaczyna się na przykład wolność, wolność grupowa, prawda? Bo przecież wiadomo, że jeżeli poziom szczepień spada, No to wzrasta zagrożenie epidemiologiczne tak? i po prostu to może grozić danemu społeczeństwu czy populacji. Dokładnie tak. W momencie wolność osobista kończy się w momencie, kiedy rzeczywiście wchodzimy w wolność innych osób i tak naprawdę rzeczywiście zagrożenie epidemiologiczne to jest ten, ta sytuacja, w której już nasza wolność, nasz wybór, a właściwie to nie jest, to nie dotyczy wyboru bezpośrednio nas, tylko w imieniu naszych dzieci jednak i tutaj musimy mieć pełną świadomość, że nie możemy mieć pełnej kontroli nad tym, co dziecko, będąc na trzy, czy tam roczek, czy ono nie chciałoby być zaszczepione w wieku dorosłym, tak, no bo to, to jest tylko takie branie odpowiedzialności, a na ten moment, a rzeczywiście tutaj mówimy o czymś takim, co może ulec zmianie, na przykład nasza decyzja w momencie, kiedy zaczniemy posiadać odpowiednią wiedzę na ten temat, tak, mm. więc to ale cofnąć pewnych rzeczy się już nie będzie dało, no bo no nie będzie się dało cofnąć tego, że dziecko nie zostało zaszczepione i na przykład zachorowało, a jeszcze do tego... Jest I było powikłania zarażało, Tak, powikłania, mm -hmm. albo zarażało inne dzieci, które mają słabszą odporność, więc rzeczywiście jest to dyskusja o granicach wolności, ale tak jak mówię, no może ta dyskusja jest potrzebna, aby rzeczywiście rodzice, którzy mają duży opór w tym względzie, mieli takie poczucie, że postępują jednak dobrze, że jednak, jednak ta decyzja poparta jest rzetelną wiedzą. Widać, jeżeli taki jest duże Zainteresowanym tematem, to ta wiedza jest znikoma i to jest sygnał. No tak, to zachęcamy generalnie do dyskusji, do spokojnej dyskusji. A ja chciałam Panią spytać, jaki jest Pani ulubiony okrzyk na sali plenarnej? Czy na przykład brawo, czy kłamstwo, czy o, bo tutaj mam takie zestawienie, z którego wynika, że posłowie, no bardzo się uaktywnili w tej kadencji i strasznie tam krzyczą na tej sali plenarnej. Hańba często też krzyczą, ale tylko 280 razy. Głównie to 2660 to jest brawo, 973 razy kłamstwo, Jest jeszcze o, oh. jeszcze taki okrzyk jak cicho, gimbazo, cicho, nie drży się, sama bądź, cicho, babo. Tak, to, jest... <słuch> Pani redaktor pewnie jeszcze paru innych nie słyszała, bo ja słyszę bliżej, jak jestem no właśnie. siebie. I rzeczywiście, bo to jest moje pierwsze doświadczenie parlamentarne, jestem zaszokowana tym sposobem debatowania. Wydaje mi się, że to miejsce to tak praktycznie świętość, jeśli chodzi o polskie dyskusje, parlamentaryzm i wszystko, co się wiąże z takim najwyższą półką, która bezpośrednio pokazuje nasz obraz, nasz stan, naszej demokracji na zewnątrz, no to powinno być po prostu coś niesamowitego, takiego naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Rzeczywiście, tam pani się przewinęło słowo gimbaza. Czasem mam takie wrażenie, że, że, że no nie wiem, posłowie, osoby dorosłe wykształcone bardzo często, no dla tego spektaklu i dla oklasków, no bo to to są okrzyki dla oklasków, ja tylko tak myślę, to są okrzyki pod media, po to, żeby zaistnieć, bo tak naprawdę bardzo często widzę, że w merytorycznej dyskusji niewiele posłów ma do powiedzenia cokolwiek, no, no To media są rządne, przepraszam, ale to jest takie trochę pod publikę, bo one są rządne tego typu sytuacji. I kto bardziej i jakby spektakularnie krzyknie, tym bardziej ma często zapewnione kilka nagłówków w mediach. I to nie jest dobre, dlatego że rzeczywiście to świadczy o niskim poziomie kultury dyskusji, a brak poziomu kultury dyskusji w naszej debacie politycznej, niestety rzutuje na to, jakie mamy prawo, bo to prawo po prostu nie jest tworzone w sposób tak jak powinno być, nawet w różnym Powinniśmy wyciągać dobre wnioski i tworzyć prawo, które uwzględnia te wszystkie różnice. A tutaj mamy okrzyki, oklaski, minutowe wystąpienie. Bardzo często taki czas mamy na wystąpienie. To jest głównie bomot, albo jakieś takie zaistnienie na zasadach kogoś obraża, albo komuś dokucze bardziej i wtedy są oklaski. No to, to, to jest po prostu poziom żenujący dla mnie. Kim No właśnie. Pani Pezo, ale w ogóle na tej sali plenarnej można wytrzymać, jeżeli nieustająco tam ktoś, Ktoś pokrzykuje, pani coś słyszy, jak ktoś przemawia, czy tylko te okrzyki. No Słychać. nie, no to, to właśnie można by powiedzieć tak, z jednej strony wiadomo, co ktoś z góry powie, bo te scenariusze są często przygotowane. Ja też widzę po sąsiednich ławkach, jak ktoś już ma przygotowane scenariusze, co tam wyjdzie, co tam krzyknie i to jest wcześniej przygotowane, więc to nic nie wnosi w żadną dyskusję, a z drugiej strony właśnie zagłuszanie albo te wszystkie oklaski. Trochę, trochę naprawdę, pani redaktor przypomina to duży, duży teatr, a posłowie to aktorzy, a nie. Ludzie, którzy tworzą prawo, takie, które ma być skutkiem na następne pokolenia. No mogę tylko to podsumować, no po prostu to jest smutne, to jest smutne. Pani poseł, zgromadzenie narodowe spotka się w piątek po to, żeby uczcić 550 lat naszego parlamentaryzmu, no i tutaj mamy takie dwie postawy. Część opozycji chciałaby, żeby ten moment został poświęcony na debatę o stanie państwowości. To PSL. Część opozycji uważa, że w ogóle nie ma co przychodzić, bo to jest tylko spektakl PiSu. A pani się wybiera. Tak, wybieram się, ponieważ dostąpiłam tego zaszczytu, że przez ten może krótki czas, w tym aspekcie 550 lat parlamentaryzmu, została mi powierzona funkcja polskiego parlamentarzysty. Dla mnie jest to zaszczyt, olbrzymi honor i czuję dużą pokorę przed tymi 550 latami, które przechodziły różne okresy i nie wyobrażam sobie, żeby nawet moje własne, jakieś tam w tej chwili, nie wiem, ambicje polityczne czy jakieś tam medialne, czy to, aby zaistnieć na bazie tego w, przez chwilę w mediach, mogły przysłonić ten fakt, że jednak państwo polskie obchodzi tą wielką rocznicę, w stulecie odzyskania również niepodległości. Więc ja podchodzę do tego z dużą powagą, z dużym szacunkiem do tego, jaka funkcja została mi powierzona. I oczywiście nie mam nic przeciwko debacie na temat stanu polskiego parlamentaryzmu. Obecnie również mam bardzo wiele uwag do tego właśnie, choćby nawet do tego, jak prowadzi się dyskusję polityczną, jak Opozycja w tej chwili i sama tego doświadczam. Nie ma za wiele możliwości, aby merytorycznie porozmawiać, bo jak takie pojawiają się z mojej strony deklaracje albo na przykład. Sama stawsze swoje wypowiedzi przygotowuje merytorycznie, to one w ogóle nie pozostają bez odpowiedzi, albo na przykład nie, wręcz zostajemy zostajemy zabierany głos, jak na komisjach miałam ostatnio. Czyli nie ma dialogu, tak? Nie, nie po ma prostu dialogu. nikt nie chce tego dialogu. Nie ma dialogu, natomiast oddzieliłabym jedną kwestię od drugiej, dlatego że nie sądzę, że przy tej okazji prawdopodobnie oczy znowu całego świata będą zwrócone przez chwilę na ten ważny fakt, na tą ważną uroczystość. I naprawdę z taką dużą powagą do, i szacunkiem do polskiego społeczeństwa, Państwa, które nas wysłało na ten moment, na tą chwilę, co to jest, 4 lata, w, 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 jakby w obliczu 550 mhm. lat. My z, z tego szacunku powinniśmy to po prostu uszanować i zachować się godnie w tym wypadku. No Pani zdaniem, w takim razie, no, Pani też jest przedstawicielką opozycji, choć takiej życzliwszej wobec partii rządzącej. Dlaczego opozycja postanowiła nie uczestniczyć akurat w tym wydarzeniu, jak Pani sądzi? Znaczy taki jest sposób sprawowania tej funkcji poselskiej opozycji, żeby zwracać na siebie uwagę, żeby pokazywać, że istniejemy. Nie za wiele jest do powiedzenia merytorycznego, no bo cóż może powiedzieć opozycja, która tak naprawdę 8 lat była już u władzy, no to nie może powiedzieć teraz, przepraszam, znaczy mogłaby, ale nie mówi tego, przepraszam, pomyliliśmy się w różnych aspektach, źle postępowaliśmy, złe rozwiązania prawne daliśmy, ale teraz już będzie wiadomo, że chcemy takie i takie rozwiązania prawne. No nie, mhm. tutaj chodzi tylko i wyłącznie o obalenie tej obecnej władzy. Ja nie wiem, czy my jesteśmy życzliwsi wobec jednych czy drugich. My bardzo często z Prawo i Sprawiedliwością zgadzaliśmy się, stąd patrzyliśmy tak i dawaliśmy szansę na, na to, aby rzeczywiście zgadzaliśmy się w diagnozie problemów. W, prawie we wszystkich obszarach z, z, zgadzaliśmy się, że wiele rzeczy trzeba gruntownie naprawiać. Natomiast co do rozwiązań, jakie proponuje Prawo i Sprawiedliwość, my się bardzo często różnimy i, i bardzo często zwracamy uwagę na jeden aspekt, że w tych kwestiach rozwiązań stawia się na personalia, a nie na zmiany y, mechanizmów, systemów. My byliśmy zwolennikiem, aby w każdy element reformy, czy to w służby zdrowia, czy to jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, włączać taki czynnik kontroli społecznej, aby zabezpieczyć przyszłe pokolenia, że jak dojdzie platforma do władzy nowoczesna, nie wiem, cookies 15, to nie ma to znaczenia, ale pewne będą takie granice i bezpieczniki, które społeczeństwo zawsze będzie mogło wyciągnąć, powiedzieć nie, dość. Jak na przykład referendum, które będzie takim elementem. Więc tutaj jakby różnimy się zdecydowanie, ale staramy się rozumieć reguły demokratyczne. Demokracji je bardzo szanować, dlatego, że wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Możemy jako opozycja mówić, w których momentach my mamy inne propozycje, zdobywać kapitał wyborczy. No ale sama pani mówi, że głos jest pani odbierany. I tak. na to się głównie skarży opozycja w, w Sejmie, tak, że, że jest karana, rzeczywiście jest karana przez pana marszałka, pan marszałek tak. dla niektórych jest bezlitosny, a innymi jednak puszcza, tak, 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 tak. Przez, prawda, patrzy przez palce, że, że właśnie, że ta Debata jest urywana. Ale pani redaktor, państwo tam jesteście i to wszystko widzą media, i wszystko mhm. widzą dzięki wam wyborcy. Dlatego my niekoniecznie musimy wszystko demolować i psuć i jakby schodzić poniżej poziomu jakiejkolwiek godności. Liczymy na to, że wyborcy to widzą i sami to kiedyś ocenią w wyborach demokratycznych. Może ktoś powiedzieć, to jest za mało. Nie, to, dla nas jest to wystarczająco. Pewne zmiany, które mają się dokonać, muszą dokonać się ewolucyjnie, i ludzie na to muszą się zgodzić. Więc nie może być tak, że Kukis przychodzi i właśnie siłą bo ja coś na siłę przeforsować, bo jeżeli na tego typu zmiany nie będzie zgody społecznej, czyli ludzie do tego nie podejdą tak jak powinni pójść czy czuć się współwłaścicielami pewnej zmiany, to i tak nie ma sensu ich robić. Rewolucja pociąga za sobą ofiary, natomiast ewolucja jest trwała, skuteczna i rzeczywiście w pełni świadomi obywatele, którzy dokonują tej rewolucji mogą naprawdę utrzymać pełen dobry stan demokracji. Więc my widzimy, znaczy ludzie widzą dzięki wam, dzięki państwu, dzięki mediom, to jak można sprawować władzę, jaką można można być opozycją i liczymy na to, że rzeczywiście zaufają na w przyszłych wyborach. Jeszcze na koniec chciałam Panią spytać o reformę sądownictwa, ponieważ rozpoczęła swoje obrady Krajowa Rada Sądownictwa. Opiniuje kandydatów na sędziów. No i pytanie moje brzmi: czy. Uważa Pani, że to się dobrze odbywa. Tam pojawiły się takie informacje, że kryteria no mogą nie być merytoryczne, ale mogą być polityczne. że jeżeli ktoś się pojawił na demonstracji pod sądem, to nie powinien być sędzią, albo pojechał do Brukseli tam na, na, na wysłuchanie. Jak pani sądzi? Czy cała ta reforma i zmiany sądownictwa, bo ja wolę mówić o zmianach i ustawach, nie o reformie, ponieważ nie odbywa się dobrze. Moim zdaniem nie odbywa się dobrze. My mieliśmy mamy cały czas inne propozycje, uważamy, że trzeba to reformy przeprowadzić bardzo dogłębnie, ale znowu w taki sposób, żeby to się działo od dołu. Czyli żeby rzeczywiście tam, gdzie sprawy i problemy w sądach są, dotykają zwykłych obywateli, żeby tam dokonywać zmian. Na przykład instytucja sędziów pokoju czy bezpośredni wybór KRS-ów w wyborach, bo to są nasze propozycje. Tak mieliśmy propozycje i uważamy, że to byłaby prawdziwa reforma. Oczywiście nie jesteśmy u władzy i musimy tylko obserwować to, co się dzieje. My mamy taką nadzieję, że prawo i sprawiedliwość widzi, że jakby zmiany personalne tak naprawdę nie dokonują żadnych wybór, żadnych reform. To, to, bo te, te ustawy mają za mało. Jest, zmiana personalna. No, no, oczywiście, tutaj, że, że tak. Uważam, nie... że to jest kluczowe jednak. No dlatego mówię, PiS jest u władzy, ma prawo tak uważać, a my jako opozycja mamy prawo krytykować i proponować własne rozwiązania i w momencie, kiedy rzeczywiście te rozwiązania, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość zostaną ocenione źle przez obywateli, a ja myślę, że tak się stanie, dlatego, że po czterech latach tak naprawdę ludzie nie zobaczą żadnych zmian w wymiarze sprawiedliwości, nie będzie krócej ich sprawa rozpatrywana, nie będą czuli się bardziej sprawiedliwi, bo nie jest się w stanie jednoosobowo, personalnie, centralnie, nawet jeżeli mówimy o 460 parlamentarnych nie są w stanie zweryfikować na przykład postaw moralnych, etycznych sędziów, czy jakiś innych elementów. Nie są w stanie obywatelom zagwarantować, że teraz wszystkich sędziów, czy wszystkich prokuratorów postawią takich, że naprawdę będą już super rozstrzygać, będzie dobrze. Nie. Takie zmiany i taką weryfikację mogą dokonać tylko ludzie. Dlatego, że oni mają bezpośrednie doświadczenia z sądami okręgowymi, z sądami rejonowymi i będą widzieli, w jaki sposób kontrolować takiego sędziego pokoju, który na przykład długo takie sprawy rozstrzyga, więc nie podobają nam się te zmiany, bo uważamy, że one nic nie zmienią tak naprawdę, ale poczekamy na to, aż ludzie sami to zobaczą, ocenią w przyszłych wyborach i zobaczą, że ta niby reforma wymiaru sprawiedliwości to nie jest reforma, zmiana personalna, która po prostu zwyczajnie się nie powiodła. No zobaczymy, a może jednak ta reforma zejdzie na dół, tak? bo na razie zaczyna się od samej góry, choć jest to trochę no, nie, panie, zaskakujące. To, Ja Nie, nie, ręczne, nie Centralne tego. sterowanie, nie, tak naprawdę to jest zaprzeczenie demokracji. Mam wiele lat doświadczeń w pracy z różnymi grupami ludzi i wiem, że zmian trwałych i dobrych dokonują ludzie od dołu i oni potrafią samą górę zmienić. Nie wierzę w to, że jedna osoba z góry ręcznie potrafi to zcentralizować. Po proszę zadać sobie pytanie, a co w takiej sytuacji, jeżeli tej osoby braknie? no To jest pewien, Jaki będzie... to jest pewien problem, właśnie. który się pojawił, gdy Jaki prezes Kaczyński poszedł tak, do szpitala. Mówiliśmy o szczepionkach wcześniej, tak? to, to właśnie o tej samej odpowiedzialności mówimy. Politycy nie tworzą prawa ani systemów dla siebie tu i teraz, czyli zmiany personalne, a tylko takimi są one. Nie są zmianami dobrymi, my musimy tworzyć mechanizmy. Mechanizmy i prawo dla przyszłych pokoleń, z którego oni będą mogli spokojnie korzystać. No to wszystko jest prawda, ale na razie społeczeństwo dobrze ocenia rządy Prawa i Sprawiedliwości był taki sondaż Cebos, z którego wynika, Bo tak że tak złe były platformy obywatelskie. Być może. Być może. Jest, jest to oczekiwanie. Cały czas jest ten duży kredyt zaufania społecznego. No właśnie. W każdym razie sytuacją polityczną dobrze ocenia. 23% badanych, 38% uważa, że nie jest ani, że jest ona przeciętna, ani dobra, ani zła. A tylko 30%, że, że jest ona zła. Więc moim zdaniem to jest prognostyk, że ludziom podoba się to, co się dzieje. A my niestety musimy już kończyć naszą rozmowę. Bardzo pani uprzejmie dziękuję za wizytę w studium. Dziękuję, miłego dnia.